2019 był naprawdę fajnym rokiem dla mnie, jak i dla całego mojego kanału. Na początku tego roku stwierdziłem, że w sumie czas najwyższy by było troszeczkę ruszyć z tym kanałem i postarać wziąć się wziąć za niego troszeczkę bardziej i robić te filmy regularnie i lepiej, i tak też się stało. 18 stycznia wrzuciłem pierwszy swój film w tym roku ZUNTA. Było to jeszcze na Pay, na pierwszym wajpie, który w tym roku grałem. To była S2, gdzie grałem jeszcze dopiero sam, na samym począteczku. Wtedy, po tym filmie, ten kanał naprawdę zaczął po prostu. No, wystrzelił po prostu w górę, czego się wtedy całkowicie nie spodziewałem. Te pierwsze filmy, które wrzuciłem w styczniu, wykręciły naprawdę niesamowite liczby, jak na mój kanał na tamten czas. Z tego co pamiętam, przez dwa dni wpadło mi ponad 360 subskrypcji, co dało mi naprawdę taką motywację, i pomyślałem sobie: Hej, że może naprawdę czas robić te filmy regularnie, tak jak je ja robię, w takiej formie. No i tak też zrobiłem. Luty jako kolejny miesiąc również zaczął się bardzo mocno, ponieważ już 1 lutego wleciał filmik samochód pułapka, który do dzisiaj wykręcił naprawdę spore wyświetlenia i dał takiego kolejnego kopa temu kanałowi i byłem z tego naprawdę zadowolony. Powoli zaczynałem sobie już wyrabiać taką, e, taką regularność i wchodziłem w ten tryb wrzucania trzech filmów tygodniowo, wtorek, czwartek, sobota e, stwierdziłem, że to będzie najlepsza opcja i starałem się w tym jak najbardziej utrzymać. I tak też trzymam się do samego końca, czyli no, do samego końca. Koniec, koniec jeszcze nie nastał, ale do dzisiaj wrzucam te trzy filmy regularnie tygodniowo. Także naprawdę to jest rzecz, która mnie najbardziej jara, że udaje mi się utrzymać tą regularność. Oprócz tego, wstyd, w lutym było jeszcze parę fajnych filmów, jak na przykład Historia Wielkiego Rajdu, z którego też byłem jednocześnie zadowolony, z drugiego byłem bardzo smutny, ponieważ padło mi tam nagranie jednego z najfajniejszych rajdów, jaki w ogóle kiedykolwiek robiłem w Wuncie, i strasznie się nie miałem, a jak zobaczyłem, że to nagranie po prostu padło, to się troszeczkę zdenerwowałem, ale trzeba iść dalej. Oprócz tego w lutym e, Mosiu wrzucił filmik, który również wtedy grał na S2, wrzucił filmik, w którym rajduję moją bazę. To, był, to była jedna z moich takich pierwszych większych bazek, w których miałem naprawdę sporo i temu byłem taki strasznie nahypowany, że hej w końcu naprawdę mi w miarę dobrze idzie w tego Unta, formie dużo itemów i niestety z dnia na dzień po prostu moja baska... Wyparowała w dużej części. W kolejnych dniach tak się śmiesznie wydarzyło, iż Krzyk zaczął grać z Mosiem, a ja zacząłem razem z nimi, może nie tyle co grać, ale gdzieś tam wbijaliśmy na wspólne rajdy, więc mieliśmy dosyć sporą okazję razem ze sobą pograć. Takim właśnie to sposobem luty, to był już końcówka lutego, to były głównie praktycznie same rajdy, gdzie razem z Mosiem i Krzykiem rajdowaliśmy wszystkie baski na S2, jakie się tylko znajdowały. Wtedy było naprawdę sporo rajdów u mnie na kanale. To był również bardzo fajny miesiąc. W marcu graliśmy dalej na SDWC, dalej biegaliśmy tą samą ekipą, rajdowaliśmy kolejne baski. Wtedy w połowie marca mniej więcej wrzuciłem gdzieś pierwszy mój poradnik i w sumie chyba jedyny. Chociaż nie, były jeszcze laserowe bronie, więc można powiedzieć, że był to mój drugi poradnik do Unturned, który do dzisiaj zrobił 25 tysięcy wyświetleń. On miał 38 minut, to miał być krótki poradniczek, ale wyszło tak... Oczywiście to był poradnik dla początkujących, więc wyszło tak, że omawiałem dosyć sporo podstawowych rzeczy. Jestem w miarę zadowolony z tego poradnika. Dzisiaj oczywiście zmieniłbym multum rzeczy, ale mimo wszystko był naprawdę fajny. Koniec marca to dosyć fajny filmik, gdzie rajdowaliśmy wszystkie bazy, przed vipem, a w sumie większość basna jest dwójce wtedy ich było naprawdę dużo. oczywiście razem z ekipą, to był to naprawdę bardzo udany wipe i fajnie się grało razem z chłopakami. Zresztą to był dopiero taki początek wspólnej gierki, można by powiedzieć. A wtedy pod koniec marca wybraliśmy się na Rosję. To był mój, nie był mój to pierwszy vibe na Rosji, lecz był to jeden z takich vipów, gdzie naprawdę dużo grałem, dużo nagrywałem, i był to zdecydowanie bardzo fajny vibe, gdzie się dużo różnych śmiesznych rzeczy działo. Bardzo fajnie wspominam tamten czas, też bardzo dużo rajdów, dużo PvP Pod koniec marca wleciał jeszcze jeden bardzo fajny odcinek, to był Napad na pociąg Tak on się nazywał, on też zrobił bardzo dużo wyświetleń, to było chyba z 15 tysięcy To był chyba film, który zrobił najwięcej wyświetleń z Rosji Też mi się bardzo podobał I na tym w sumie można powiedzieć, że marzec się skończył Kwiecień był kolejny naprawdę super miesiącem Dalej graliśmy na Rosji praktycznie cały kwiecień, rajdziki, PvP Wleciał też również znany ride czołgiem Pamiętam, że to był film, na który naprawdę bardzo długo zbierałem te wszystkie misle i tak dalej Żeby móc wziąć ten czołg, pojechać i naprawdę porajdować baski Ten film też zrobił naprawdę dużo wyświetleń W sumie nawet jakoś zbytnio mnie to nie dziwi Szczerze mówiąc spodziewałem się tego I był to na pewno jeden z lepszych, z ciekawszych filmów wtedy z Rosji Oprócz tego w uncie pojawiła się możliwość kraftowania myfikali za 1000 skrapów, więc ja jako prawdziwy internetowy youtuber pierwsze co musiałem zrobić to skraftować myfikala i oczywiście to nagrać. Nie byłem jakoś bardzo zadowolony z dropu, oprócz tego w kwietniu, w kwiecień był naprawdę super miesiącem, nie dość, że mam w kwietniu urodziny to jeszcze stała się... Bardzo fajna rzecz, ponieważ na kanale wybiło 5000 subskrypcji. To było naprawdę tak szybko, jak w styczniu zaczynałem robić filmy. E, miałem może wtedy z 1000, 1000 coś subskrypcji, już nie pamiętam naprawdę dokładnie. W ciągu 3 miesięcy tych subskrypcji wpadło multum. E, po prostu byłem wtedy tak najarany, zrobiłem taki, taki mały, krótki filmik, e, taki scenkowy można powiedzieć, takie short movie trochę, short film coś takiego e, jako taki mini specjal oprócz tego oczywiście tam e, Rzuciłem w tle jeszcze jakieś gameplay z pokazywałem statystyki z kanału, troszeczkę opowiadałem z rutu tutu tu, tu i tak dalej. No, strasznie się wtedy jarałem. Strasznie się wtedy jarałem, że te 5000 udało się naprawdę tak szybko dobić. To było coś naprawdę super. Pod koniec kwietnia stało się tak, że Krzyk, z którym grał Mosiu, przez to grać wunta, odpuścił sobie, zrobił sobie po prostu przerwę od gierki, więc mogliśmy razem z Mosiem grać w jednej grupie. Wcześniej nie mogliśmy, ponieważ Krzyk był moderatorem, ja byłem moderatorem regulamin na polskim survivalu tego zabrania. Dwóch moderatorów nie może grać w jednej grupie. Tak więc w końcu nastał ten moment, kiedy mogliśmy grać w jednej grupce i stwierdziliśmy, że Rosja była już w miarę nudna, poszliśmy grać na Washingtonie. To był mój naprawdę pierwszy raz na Washingtonie, nigdy wcześniej żadnego wipe'u nie grałem na Washingtonie. Idąc dalej mamy maj. Maj był takim dosyć spokojnym miesiącem, graliśmy sobie po prostu na tym Washingtonie, na S5. Rajdowaliśmy, m.in. wleciał tam Raid na 104, pamiętam, że ten odcinek też był dosyć chętnie oglądany. Ten filmik też zrobił 13 tysięcy, wyświetleń też mnie to nie dziwi. To było naprawdę spoko rajdżik, gdzie wierciliśmy naprawdę takiego ogromnego kloca za militarką i zmarnowaliśmy tam prawie 100 C4. tam było naprawdę blisko 90 parę więc już sobie po prostu do tytułu zaokrągliłem oczywiście naszym standardową ekipą, tam oprócz tego zaczęli z nami powoli grać Dizzy i Sojek którzy też wtedy tam grali na s Dizzy grał wtedy jeszcze z Tomalą on też się gdzieś tam na filmach pojawiał, ale on potem z tego co wiem chyba przestał grać w i można też powiedzieć, że to były początki naszej kolejnej ekipy kiedy graliśmy w czterech, to byłem ja, Mosiu, Dizzy i Sojek Potem mamy czerwiec, co jest w czerwcu? W czerwcu jest bardzo zły czas dla studentów, ponieważ jest sesja, pamiętam, że na początku czerwca nie dość, że byłem chory, miałem sporo nauki, to zrobiłem sobie też taką malutką przerwę, tam, tam się na chwilę wykoleiłem z regularnością, bo naprawdę nie byłem w stanie nic nagrać, nie miałem żadnych zapasów, e, żadnych materiałów w zapas, więc opuściłem chyba z 2 czy 3 filmy. Potem nawet wrzuciłem film na temat tej przerwy i tak dalej, dlaczego tych filmów nie było. To był w ogóle in pierwszy film z czegoś innego w 2019 roku niż Zunturnet, ponieważ w tle leciał gameplay z GTA V. Ogólnie to było tak, że na S5 nie było jeszcze wipu. Na S2 był vipe, ponieważ ludzie już chcieli wipy, więc dwa serwery wtedy zostały zwipe'owane, z tego co pamiętam. Yy, więc my ogólnie graliśmy sobie na S2 i graliśmy też troszeczkę na S5, tam się jeszcze jakieś 2 czy 3 filmy pojawiły, ale głównie graliśmy na tej S2. Oprócz tego w czerwcu wrzuciłem swoje pierwsze QA na kanał, ponieważ stwierdziłem, że w sumie hej, fajnie by było wam. Trochę poodpowiadać na jakieś pytania, możecie się czegoś ode mnie dowiedzieć To była naprawdę fajna okazja, zresztą to Q&A mi się bardzo spodobało Potem robiłem kolejne, tam bodajże jeszcze 2-3 Q&A na kanał wleciały Pamiętam, że wtedy miałem trochę taki czas, w którym powoli zaczynało mnie nudzić Unturned Brakowało mi jakiejś zmiany, ciągle to i Washington, Rosja, farmienie itemów, rajdowanko, rajdowanko Grało się naprawdę fajnie, ale Brakowało mi powoli czegoś innego, widziałem, że to też się nudziła, no i oczywiście przez to, że pod koniec sesja, pod koniec czerwca, a nie pod koniec sesji, pod koniec czerwca miałem tą sesję, więc miałem też sporo egzaminów, nauki i takich innych guwian, grałem dosyć mało, było mnie naprawdę mało, więc to wszystko się tak łączyło i ten czerwiec był po prostu taki, że jak słyszałem o turnet, to mówiłem ble dalej lipiec lipiec czyli upragnione wakacje i dla mnie rozpoczęło się wolne i dla was rozpoczęło się wolne w lipcu zaczęło się u mnie w końcu dziać coś więcej niż tylko y, sam survival wtedy na kanale w lipcu pojawił się kolejny crafting myfikala Pojawił się Escape from Unturned Na którym troszeczkę pograłem Wiem, że niektórym z was się podobał Jednak Escape from Turnow był fajną rzeczą Ale tylko jako taka ciekawostka na chwilę Bo jednak przy dłuższej grze troszeczkę nudził I w ogóle problemem było to, że tam były całkowicie modet mapy Na których była masa asetów I niektóre naprawdę potrafiły lagować Oprócz tego wleciał oczywiście też kolejne Q&A Ale chyba najfajniejsza, taka najciekawsza rzecz To było to, że kupiłem sobie Daisy I stwierdziłem, hej może zrobię coś z tego Daisy na kanał Gleba! Drugi! Drugi, drugi! Gleba! Do Daisy pamiętam, że troszeczkę bardziej się przyłożyłem niż do Unturned, bo jednak zawsze mnie jarała ta gierka. Kiedyś miałem bardzo dużo odcinków z Army 2. Ten, kto gdzieś tam kiedyś może przeglądał mój kanał, ten kiedyś może zwrócił na to uwagę, że sobie grałem kiedyś w Daisy na modzie. Do Army 2, właśnie, bo stamtąd też w ogóle wzięło się Daisy. W przyszłości mam zamiar porobić troszeczkę więcej tych odcinków z Daisy, e, ponieważ zebrała nam się troszeczkę większa ekipa i niedługo pewnie będziemy nią grali, więc jest duża szansa, że obok Unknown pojawi się jeszcze to Daisy. A Daisy jest naprawdę bardzo fajnym survivalem, więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście sobie odcinków z Daisy, to sobie je obczajcie. W połowie lipca wydarzyła się naprawdę bardzo ciekawa rzecz. To był chyba mój ostatni albo przedostatni odcinek ze 2 w starej ekipie. Mianowicie była to obrona bazy. E, Cała w ogóle geneza tego filmu polegała na tym, że w nocy dostaliśmy info razem z Dizim, że rajdują nam baskę, no więc stwierdziliśmy, że idziemy szybko to bronić, bo już naprawdę miałem dość tego, że co, co noc nam rajdowali bazę na offline. Nie? No i ten film leciał i ten film jakimś cudem zrobił 30 tysięcy wyświetleń. Te wyświetlenia leciały tam w takim tempie, on te 30k zrobił w jakiś miesiąc czy może półtora miesiąca, potem już się zatrzymał i te wyświetlenia już teraz się tak toczą, toczą, toczą bardzo, bardzo powolutku. Wtedy to naprawdę dało kolejnego dużego boosta mojemu kanałowi, i gdzieś tam te wszystkie inne filmy też łapały troszeczkę zasięg i tak dalej. Przyszło sporo nowych ludzi. No pamiętam, że wtedy byłem po prostu tak kompletnie zajarany. To był pierwszy raz, kiedy można by powiedzieć, że tak, nie wiem, no algorytm mnie wybił. I pamiętam, że było też dużo komentarzy, że ludzie pisali: hej, ja nie wiem, co to w ogóle zagra, ale wyświetliłeś mi się w polecanych, także coś tam brawo, bo algorytm cię złapał. No to było coś naprawdę fajnego. Kolejny miesiąc, sierpień. Sierpień był też bardzo fajnym miesiącem i pierwszy raz poszedłem wtedy grać na trzeciej osobie. Wybrałem Washington, to było S6 i na dodatek nie dość, że trzecia osoba to jeszcze z nową drużynką. Mianowicie zacząłem wtedy grać z hipiskusem i expostem, bo poznaliśmy się może przez to, że chcieliśmy robić razem ten serwer Minecrafta, który zresztą potem powstał. I tak też się to zaczęło. To był według mnie jeden z lepszych wajpów, jakie w tym roku grałem. Był naprawdę fajny i powiem wam, że naprawdę bardzo przyjemnie mi się grało na tej trzeciej osobie. I pewnie jeszcze gdzieś tam w przyszłości se pójdę na trzeciej osobie troszeczkę więcej pograć. Oprócz tego, w tym sierpniu na tym wajpie jeden z fajniejszych filmów, według mnie to był online raid na Cecúcha, Który zresztą teraz gram, i na e, Refilusa. Wsiadł do czołgu, Czais. Tak, widzę, ja magazynek refiluje. Będę rozwalone, leży, leży. leży. Wysadzili, nie żołgiem. Dobra, tepniesz, mamy Porobić. wszystko, mamy wszystko Porobić. Zbierać najważniejsze To był jeden z fajniejszych rajdów też, jakie ja robiłem i będę go naprawdę bardzo fajnie wspominał, także jaram się z tego i to było coś naprawdę spoko tak więc, wraz z początkiem września, odpaliliśmy nasz Minecraftowy serwerek, nasz Minecraftowy świat. Yy, ogólnie ten serwer był naprawdę w miarę spoko przedsięwzięciem i na pewno jeszcze do tego wrócimy i odpalimy w, na początku tego roku. Yy, w sensie, na, na początku, nie my myślcie sobie, że to będzie początek stycznia czy coś takiego. Yy, myślę, że najprędzej luty. Koniec lutego, jeżeli się uda, zobaczymy. We wrześniu pierwszy raz poszedłem też grać na Wanilce w Uncie. Nigdy tego wcześniej nie robiłem. Stwierdziłem, że, hej, w sumie Wanilka może być naprawdę fajna. Brak tam, wiecie, kitów, sklepu, tepa i tak dalej. Po prostu czysty Uncik, brak regulaminów. Możesz budować jak chcesz i gdzie chcesz. Pomyślałem sobie, hej, dlaczego by nie spróbować? Wtedy też wróciłem do takiego bardziej survivalowego grania. Po tym całym Unturnowie, po Minecrafcie, w końcu wróciłem na Survival. Pamiętam, że wtedy też e, dosyć sporo wyświetleń robiły te wanilce. Jak na tamten czas. E, wiem, że wam się podobało. Mi w ogóle bardzo fajnie się grało na wanilce. Na samym początku grałem jeszcze sam na spiątce. Boże, na jakiej jest piątce Na Washingtonie. Tu będzie trochę stafu Co, kurwa? Nie. Wy, ty, kurwa, wy. Oprócz tego, we wrześniu wyszło też Dango, nowa kolejna mapa, zrobiliśmy sobie jej przegląd, później zrobiłem też jeszcze jeden film e, Z takimi jakimiś śmiesznymi, ciekawymi momentami, można powiedzieć, że trochę takie PvP e, To w ogóle była jedna z fajniejszych map, jaka wyszła kiedykolwiek w wuncie, ja się nam strasznie jarałem i naprawdę bardzo dobrze mi się na tym trybie grało e, To było coś nowego, wiecie, taka, taki deathmatch, cały czas się coś dzieje, gdzie się strzela. poza tym ta mapa była po prostu świetnie zrobiona I bardzo się jarałem jej klimatem, no po prostu mh, świetna robota na koniec września razem z EkSPOSTem i Hipiskusem zaczęliśmy też grać na Wanilce razem, wspólnie na Francji. To był w sumie też pierwszy raz, kiedy grałem na Francji, od razu na Wanilce. Przyznam, że naprawdę fajnie się grało, jednak tam też nam się troszeczkę odechciało grać. Przyszło naprawdę bardzo dużo ludzi, mieliśmy też akcję z cheaterem w bazie i tak dalej. W październiku wróciliśmy sobie na polski survival. Mianowicie był vibe, poszliśmy sobie grać na Rosji. Chcieliśmy grać na Niemczech, ale okazało się, że tam po prostu ta optymalizacja była jeszcze gorsza niż na Rosji, co jest. Uff. To jest naprawdę niesamowitym wyczynem, więc niestety byliśmy skazani na to, żeby pójść grać znowu na Rosji. Eee, tym razem wybraliśmy trzecią osobę. Na trzeciej osobie na Rosji nigdy nie grałem. Tam było też naprawdę spoko, wleciało parę odcinków. Ale to nie był punkt kulminacyjny tego października. Wrzuciłem wtedy też ten film z Dango, który miał w sobie takie różne śmieszne, fajne akcje i tak dalej, zebrane z tam z kilku dni, gdzie sobie po prostu graliśmy na polskim. Jeżeli ktoś nie widział, to w ogóle zachęcam, to był jeden z fajniejszych filmów. Trochę pamiętam też, że za nim siedziałem i go dość długo montowałem. Ale wtedy, pod koniec października, stało się po prostu coś, o czym sobie w ogóle tak losowo przypomniałem, iż miał wyjść serwer Pandy. Serwer P9, King of the Hill, taki trochę oparty na modach Zrasta, Wunturnet, myślisz sobie, hmm, to nie będzie dobre. A okazało się jednak trochę inaczej. Okazało się tak, że filmów z Kotha wrzuciłem milion. Przez cały październik, przez końcówkę października i przez cały listopad grałem na Kothu. Na początku zacząłem grać sam. E, to był jeszcze taka, można powiedzieć, beta. E, nie było jeszcze i nie było pierwszego sezonu. Grałem sobie tam sam, to wrzuciłem, z dwa, czy trzy odcineczki, gdzie grałem solo. A potem. W listopadzie wystartował pierwszy sezon, na który zebrałem się z ekipą, znowu nową ekipą, tak też się stało, ponieważ był to Denver, Cycuch i Kapi. Cycuch z Kapim chcieli sobie grać sami na, na kotchu, ale tak wyszło, że w sumie Denver się dołączył, ja też się dołączyłem, bo stwierdziliśmy why not, fajniej się gra w grupie niż samemu. A tym bardziej, że limit w grupie były cztery osoby, więc akurat pasowało, ale o tym Wam zresztą opowiadałem. W listopadzie graliśmy głównie na Kotchu, oprócz tego pojawił się serwer Saloduo, pojawiła się Kalifornia, więc oczywiście zrobiłem jej przegląd. W listopadzie robiłem też spory opening, wcześniej w ogóle robiłem opening halloweenowy, potem robiłem opening mystery boxów z Hawaii i z Dango, który w ogóle sponsorował Drago, także jeszcze raz pozdrowienia. Jak się udał ten opening, czy wyszedłem na plus, czy były mifikale, czy nie, jeżeli nie oglądaliście, możecie sobie zobaczyć, a ci co oglądali to wiedzą jak było. No i oto jesteśmy, w końcu dotarliśmy do grudnia, jeżeli ktoś wytrzymał moje starcze piech dolenie przez tyle czasu i dotrwał do samego końca, to naprawdę super. Co się działo w grudniu? W grudniu zaczęliśmy bardzo mocno poleczać, ponieważ zaczęliśmy od filmu z turne 2, który zrobił 24 czy 25 tysięcy wyświetleń. Pokczamp! CHAMP! 24,5 tysiąca w 3 tygodnie. W sumie zaraz będą już 4 tygodnie, można powiedzieć, ale to wciąż jest naprawdę duży wynik. Nie spodziewałem się, że w ogóle będzie takie zainteresowanie pod czymś takim. Strasznie Wam wszystkim dziękuję za wszystkie łapeczki, za wszystkie komentarze i wyświetlonka, bo po prostu to było dla mnie też takie wow, bo to był taki drugi film, który mi tak bardzo mocno, tak bardzo szybko na kanale wystrzelił. Myślę, że to co działo się dalej w grudniu, każdy z Was mniej więcej kojarzy. Gram sobie na serwerze hipiskusa, gram sobie na S2 na polskim survivalu po wi'pie i grałem sobie też jeszcze troszeczkę na kothu, też się z dwa odcineczki jeszcze pojawiły. Teraz mamy troszeczkę przerwę od Kotha, pewnie może wrócimy na kolejny albo kolejny kolejny vibe. Zobaczymy, zależy kiedy one będą. Ponieważ to jest fajny serwer, tylko yy, można powiedzieć, że przez miesiąc graliśmy cały czas tam, cały czas tam hardowaliśmy i spędzaliśmy naprawdę dużo godzin. Mi się w ogóle bardzo fajnie tam grało. Graliśmy fajną ekipą, tam jest cały czas akcja, dużo PVP, dużo rajdów i takich innych rzeczy, więc to jest naprawdę warte, chociaż tam pogrania troszeczkę. No, według mnie jest to jeden z najlepszych serwerów, nie licząc takiego wiecie, w z jakich modowanych, na których mi przyszło grać, a trochę sobie obczałem też poza odcinkami i tak dalej, bo sobie zaglądałem czy po prostu jest gdzieś coś fajnego, na czym mogłem pograć i ponagrywać filmy. No i takim oto sposobem dotarliśmy do samego końca, ten rok był naprawdę spoko i działo się naprawdę dużo bardzo fajnych rzeczy ja się cieszę też, że w końcu wziąłem się za ten kanał poważniej, utrzymałem tą regularność praktycznie cały czas gdzieś tam w drodze, tak jak mówiłem, były problemy, bo miałem naukę, bo byłem chory, bo coś tam, po coś tam, po coś tam. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie, ponieważ w tym roku ten mój kanał zdobył prawie 8000 subskrypcji, e, zrobił ponad milion wyświetleń na tych wszystkich filmach, e, prawie 100 tysięcy godzin oglądaliście te moje filmy, tam jest bodajże 95 tysięcy godzin wrzucę pewnie Wam na e, ekran screena ze statystyk. Naprawdę jaram się tym jak to fajnie w tym roku poszło i... Mam nadzieję, że ten przyszły rok 2020 będzie jeszcze fajniejszy, postaram się robić jeszcze lepsze rzeczy, więcej innych rzeczy niż tylko Untournet, ponieważ to można jebła dostać grając cały czas, całe życie w tą samą jedną gierkę, także możecie być na to gotowi, że może się pojawiać coś innego. Jakie plany na przyszły rok? Po prostu robić więcej, lepiej i ciekawiej i też z innych rzeczy, nie będę się jakoś tutaj za bardzo rozpowiadał na ten temat, bo to jednak nie o to dzisiaj chodzi chodzi sobie o to, żeby podsumować cały ten 2019 rok. Dzięki wszystkim, którzy się jakoś przyczynili do tego kanału, którzy ze mną grali zaczynając od Mosia i od Hipisku... Zaczynając od Mosia z krzykiem potem przez Sojka i Diziego przez Denvera, Cycucha, Kapiego, Hipiskusa Exposta i wszystkie inne osoby, które pojawiały się chociaż raz na na jeden odcinek, czy na dwa odcinki, gdzieś tam też w jakimś naszym teamie, ekipie, czy z nami razem rajdowały. Wielkie pozdro dla Dyshora e, za to, że przez ten cały rok e, robił miniaturki do wszystkich filmów, e, robi wszystkie inne grafiki do streamów i tak no chłop swoje dla tego kanału również włożył, więc e, wielkie dzięki. No i przede wszystkim dzięki tobie, dzięki tobie, którzy siedzisz teraz przed monitorem i to oglądasz Dzięki za wszystkie suby, za wszystkie lajki, komentarze i tak dalej Naprawdę bardzo wam dziękuję za tą całą aktywność Ja się nie spodziewałem, że ten kanał kiedyś dobije Niestety nie udało się w tym roku jeszcze wyciągnąć 10k Ale wierzę, że uda się w przyszłym roku, to się na pewno uda Ale wierzę, że uda się wbić jeszcze więcej i osiągnąć jeszcze więcej I tak jestem naprawdę fest zadowolony jak to daleko poszło Ale to już powtarzam chyba z dziesiąty raz co mogę Wam powiedzieć? Dzięki, dzięki za bycie tutaj na kanale, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na długo i że ten kanał Wam się podoba, i że moje piech dolenie też Wam się podoba. Życzę Wam super przyszłego roku. Mam nadzieję, że ten rok też był dla Was fajny i że działo się coś fajnego w Waszym życiu. Także, oby przyszły rok był dla nas wszystkich jeszcze lepszy. Także co, szczęśliwego nowego mordeczki, bawcie się dzisiaj sylwestrowo dobrze, nie siedźcie przed kompikiem. a bo w sumie chuj, jak chcecie to siedźcie przed kompikiem. każdy chociaż jednego sylwestra spędził przed kompikiem, ale jak macie okazję idźcie sobie gdzieś z ekipką, czy z rodzinką, cokolwiek, bawcie się dobrze, no i co, pozdrówki i do zobaczenia za rok.